Tomku, twój komentarz do tego, co słyszałeś i na czym się opierasz, czyli na statystykach? Na statystykach no, ciężko oceniać spotkanie, którego się nie widziało. Ja powiem tak. Znaczy bardziej chodzi mi o sytuację Legii generalnie przed meczem z Piastem i kolejnymi wyzwaniami. Przede wszystkim Legia musi się teraz skoncentrować na lidze. Wydaje mi się, że wszystkie wymówki można już wrzucić między książki i mule i po prostu przede wszystkim ja powiem tak, nieważne jaki trener by był, to dzisiaj to jest Legia Warszawa i nieważny trener kogo wystawi i kto będzie grał, to nie wiem, no nie wyobrażam sobie, żebym na przykład grał w Legii, żebym mógł w 9 spotkaniach 6 spotkań przegrać, żebym zwalał całą winę na trenera, bo troszeczkę na klatę muszą przyjąć też piłkarze Legii i piłkarze Legii, nieważne kto jest wystawiony, no nie mogą notorycznie spotkań swoich przegrywać i tutaj ja powiem tak, no miałem taką sytuację, że w jednym z klubów byliśmy na pierwszym miejscu, potem z całym dołem żeśmy potracili punkty, wylądowaliśmy na 6, gdzie mieliśmy walczyć o mistrzostwo i wcale nie wołaliśmy trenera, poszliśmy sami, spotkaliśmy się i wszyscy powiedzieli, panowie, no, nie możemy z całym dołem tabeli tracić punktów, przegrywać, remisować. Był lekki wstrząs, były też ostre kłótnie, prawie też doszło do rękoczynów, ale następne spotkanie, jak dziś pamiętam, wyjazdowe z Leverkusen, wygraliśmy 3-0 na wyjeździe i wygraliśmy potem chyba 6 czy 7 spotkań z rzędu, wyszliśmy z powrotem na pierwsze miejsce. To załatwia na koniec szatnia, to wydaje mi się, że pytanie jest, czy ma Legia takie mocne charaktery w szatni, żeby tą szatnią wstrząsnąć, bo wydaje mi się, że co chodzi o ligę, to niektórzy piłkarze tak myślą, że przyjechała Legia, wy musicie się bać, a dzisiaj to trochę inaczej wygląda. A tak już dawno nie jest. A tak dawno już nie jest, bo dzisiaj w lidze każdy mówi tak, dawajcie, mistrz Polski przyjeżdża, czekajcie, my wam pokażemy. Może i mamy trochę mniej umiejętności, ale pójdziemy ostro, agresywnie, oddamy serducho, oddamy kawałek wątroby na murawie i Legia ma od razu z tym problem. Legia musi, piłkarze Legii, powtarzam, nie klub, bo Legia ma naprawdę nieźle sformatowaną tą swoją kadrę pierwszego zespołu. Oni w końcu muszą wyjść, pójść agresywnie do normalnej pracy i wygrać w końcu spotkanie, nie szukając żadnych wymówek, czy gra ten, czy gra tamten, że tego kogoś coś boli. Ja bym przede wszystkim chciał zobaczyć w meczu ligowym zawodników Legii uśmiechniętych, którzy wychodzą na murawę i mówią tak, przepraszam, ja jestem piłkarzem Legii, my dzisiaj przyjechaliśmy do Gliwic wygrać. A ja nie widzę tej radości. Ja widzę radość po zwycięstwie z Leicester, po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu w fazie grupowej ze Spartakiem, ale ja nie widzę tej radości w lidze. Profesjonalista, piłkarz podchodzi do każdego spotkania tak samo, jeżeli dostaje szansę, tak? A nie można głowa, zwalić. Mental, Tomek, teraz to musi być. Dzisiaj wielce dyskutujemy, no nie ma Artura Boruca, jest kolejny chłopak, który pokazuje, że potrafi obronić rzut karny, który potrafi jeszcze zostawić otwarte na parę minut spotkanie z Lechem. Czyli tak, młodzi gdzieś dźwigają, a niektórzy mi tam robią takie trochę za takie baletnice, tam my jesteśmy, bo ja jestem, ja tak, coś takiego mi bije z wywiadu, że ja tutaj bym nie szukał. Wiesz, to jest też mowa ciała niektórych graczy, którzy zostali odstawieni, ale, na przykład Mladenowicz, ale nie ma, ale nie ma czegoś takiego, ja cię rozumiem, tylko słuchaj, ja uwielbiam Mladenowicza, bo go poznałem w Gdańsku, to jest prywatnie fajny chłopak, ale ja jeszcze go nigdy nie widziałem uśmiechniętego na murawie, czy jest zwycięstwo, czy szczeli bramkę, czy nie. Dzisiaj jest jedno pytanie. Sama drużyna musi sobie to uregulować i sama drużyna musi wyjść. Nie ma trenera, który przyjdzie i pstryknie i powie tak, chłopaki, bo tam się chce wam walczyć, a tu wam się nie chce walczyć. Przecież nie ma płatnych pieniędzy i pensji uzależnionych od Ligi Europy czy od naszej ekstraklasy. Legia Warszawa to jest jeden z największych klubów w Polsce, który ma chyba najwięcej tytułów, o ile się nie mylę, który ma przepiękny stadion, który ten klub jest w naszej stolicy. Tu zawsze był prestiż, jak pamiętam jeszcze Marka Jóźwiaka, FSO i przyjeżdżali na Górnika, to tam się działo, tam leciała krew. Pamiętam Krzysiek Ratajczyk, to nie pamiętam ile szwów miał na goleniu, jak mi się Grzesiek Miercarski wszedł w ślizgiem, czy ten mecz Marek był przegrany, czy wygrany, to tam też taka rywalizacja między nami było, bo my za chwilę spotykaliśmy się wszyscy na reprezentacji, a ja dzisiaj w Legii tego nie widzę. Widzę w lidze piłkarzy, którzy, nie wiem, jakby już machnęli ręką, że nie mają szansy obronić mistrzostwa Polski i to, powiem szczerze, i to mnie boli bardzo.